Witamy Państwa w Emirates Stadium. Witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Jeśli spojrzeć na historię pojedynków Manchesteru City z Arsenalem, to ktoś mógłby stwierdzić, że City jest bez szans, ale to raczej nie będzie jednostronne spotkanie. Zdecydowanie nie. Historia historią, ale dzisiaj City rywalizuje z najlepszymi nie tylko w swojej lidze, ale i w Europie. Zapowiada się wyrównany mecz. A teraz na naszych ekranach ustawienie Arsenalu. Trener Sterling! Ma miejsce, by dośrodkować. I piłka wybita do przodu. Ezil. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Sterling. Minimalnie obok bramki. Szaka. Pierre-Emerick Aubameyang. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Będzie szansa do Arsenalu. Aubameyang. Uderzenie. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. A i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Unai Emery radosny. Cieszy się ze zdobytej przed chwilą bramki, dającej im prowadzenie w meczu. No i Arsenal teraz prowadzi. Jak odpowiedzą rywale? David Silva. De Bruyne. De Bruyne, świetnie teraz. I wyrównanie. Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Widać, że prowadzenie rywali nie podcięło im skrzydeł. Wyrównują. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Aubameyang. Robi się niebezpiecznie. Pierre-Emerick Aubameyang. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Piłkę zza linii bocznej wrzucą zawodnicy City. David Silva. Silva, nieudanie. Szansa! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Walker. Raheem Sterling. Sterling ma mnóstwo przestrzeni na skrzydle. David Silva, do niego piłka. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Aubameyang. Mesut Özil. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. I żółta kartka. Sędzia postanowił wymierzyć karę indywidualną. Zawodnik City wyraźnie spóźnił się z tą interwencją. Mkhitaryan. Czy będą prowadzili? Ale słyna sędziego. Nie ma jednak racji. Był spalony. No, żałuję, bo miał sytuację na strzelenie bramki. Zawodnicy Manchesteru City muszą dzisiaj wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Zdecydowanie. Kun Aguero zagrał na dobieg. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Jest okazja! Wybronił ten strzał. Trzymał piłkę w rękach. Sané. Czy będzie prowadzenie? Ajaj! Nic z tego! Jakimś cudem! W dalszym ciągu remis. Gdyby to padło, przeciwnik musiałby gonić wynik. Tymczasem wciąż nie mamy rozstrzygnięcia. Pamiętajmy, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Ramsey.
Aubameyang. Henrich Mkhitaryan. Pierre-Emerick Aubameyang. Raheem Sterling. Aguero. Ale zwiedził to obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. I jest Silva. Myślę, że bramkarz pluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki. Przecież prawie już ją miał. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No teraz Arsenal musi wziąć się za odrabianie tej straty. Mesut Özil, Aubameyang, Ramsey. Dobrze, do przodu. Özil, Mesut Özil! I piłka w rękach bramkarza. Volker. Arsenal wyprowadza atak. Raheem Sterling. Walker. Wrzutka do Davida Silvy. To było ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Mkhitaryan. Aubameyang. Ramsey. Pierre-Emerick Aubameyang. Henrik Mkhitaryan. Aubameyang. Z tej pozycji może uderzyć. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Sané. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Dobre. Sterling! Özil. Pierre-Emerick Aubameyang. Dobre, skuteczne podanie. Ramsey przejmuje piłkę na własnej połowie. No i bramkarz wyjaśnia sytuację. Wściekle atakowany, ale proszę, jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Atak Manchesteru City. Özil. Ponownie, celnie podaje. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. No, strzela! Wybijają teraz do przodu. Mkhitaryan. Świetna obrona. Raheem Sterling. David Silva. Sané. Atak strzelił Manchesteru City. Rywale zostawili sporo miejsca. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Wynik 2-1 po pierwszej właśnie. Gracze Manchesteru City schodzili na przerwę w dobrych humorach. Zobaczymy, czy utrzymają prowadzenie. Kevin De Bruyne. Saka. Ramsey. Mkhitaryan. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Proszę tylko spojrzeć, proszę Państwa. Mamy wyrównanie w tym spotkaniu.
No dobrze, obejrzyjmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. İlkay Gündoğan. Sané. Sergio Agüero. I po odbiorze strata piłki. Henrik Mkhitaryan. David Silva. A teraz Kompany. Wspaniale przechwycił. Özil. Mesut Özil! Bramka dla Arsenalu. No, jak utrzymają takie tempo zdobywania goli, może być ciekawie. Zobaczymy, na razie dwie szybkie bramki. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Manchester City nie może pozwolić pójść przeciwnikowi za ciosem. Najlepiej byłoby szybko wyrównać. Raheem Sterling. Gündoğan. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Będą szukać teraz okazji do kontry. Henrik Mkhitaryan. Kompany wykopuje piłkę jak najdalej od bramki. Sané. Aubameyang. Dobrze, ucieka obrońcom. Ładnie wyjaśnia sytuację Kompany. Aubameyang. No, przejął, ale nie opanował piłki. Kevin De Bruyne. Nisko posłana piłka w szesnastkę. Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Agüero. Kun Agüero zagrał na dobieg. No, musi uważać. Ramsey. Pierre-Emerick Aubameyang. Sané. Kevin De Bruyne. De Bruyne ma miejsce i sporo czasu. David Silva. Mondi. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ramsey. Henrik Mkhitaryan. Aubameyang. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Przy piłce Kompany. Sané. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Ramsey. Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. No i mamy na tablicy wynik.
4-2. Spora przewaga, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Aaron Ramsey schodzi z boiska. Co możesz powiedzieć o jego występie? No i co ja ci mogę powiedzieć? Co prawda niczego nie strzelił, ale zaliczył kilka asyst. Miał więc wydatny udział w wywalczeniu prowadzenia. W pełni zasłużył na brawa kibiców. Mohamed Elneny. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Dobre podanie. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Podaje z powrotem. Będzie strzelał? Pewna interwencja Edersona, nie dał się zaskoczyć. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Riyad Mahrez. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z woleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Gabriel Jesus. Mahrez. Aubameyang. Henrik Mkhitaryan. Uderzenie? No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Ilkay Gündoğan, Kevin De Bruyne, Otamendi, Mondi. Out dla Manchesteru City. David Silva. Sané. Oddalają grę od strefy obronnej. Riyad Mahrez. Mohamed Elneny. Lacazette. David Silva. De Bruyne. Gabriel Jesus. Atak skrzydłem Manchesteru City. Rywale zostawili sporo miejsca. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Jest! Bramka! Już tylko jedno trafienie dzieli ich od wyrównania. Tylko albo aż, bo czasu na przeprowadzenie kolejnej udanej akcji zostało już naprawdę niewiele. Będzie bardzo ciężko, ale i bardzo ciekawie. Proszę Państwa, robi się ciekawie. Wydawało się, że wynik meczu jest już przesądzony, ale ten gol zmniejsza przewagę do zaledwie jednej bramki. Mamy doliczony czas gry. Zobaczymy, czy sędzia da im pograć dostatecznie długo, żeby stworzyć jeszcze jakieś groźne sytuacje. Jest 4-3. Oba zespoły lepiej dzisiaj zdecydowanie atakują niż bronią. I pewnie będziemy mieli emocje do samego końca. I sędzia kończy spotkanie. Arsenal zdołał odprawić rywala.